Dzisiaj będę kontynuowała temat dotyczący sabatu, który odbywa się w nocy w zasadzie 31 lipca na 1 sierpnia. O tych rytuałach, które w tym wieczornym i nocnym czasie możemy przygotować. Jak już mówiłam, jest to bardzo dobry okres dla robienia magii sprawiedliwości i magii partnerstwa. Natomiast też magii dobrobytu, ponieważ właśnie z pola i z sadów schodzą do nas plony i to jest najlepszy czas na tą magię dobrobytu. Jest taki bardzo prosty rytuał, który część z nas już wykorzystuje. Jest on troszeczkę taki przeniesiony tutaj częściowo z tej chińskiej sztuki ustawiania przestrzeni, dotyczący lusterka włożonego w portfel. I tutaj możemy oczywiście te celtyckie i słowiańskie korzenie odnowić, natomiast też posłużyć się lusterkiem. Co z tym naszym dobrobytem w portfelu? Otóż bierzemy lusterko, które jest dosyć niewielkich rozmiarów, tak żeby nam się do tego portfela zmieściło. I oczywiście możemy je po prostu tam wsadzić, dlatego że lusterko powieszone na przykład nad kuchenką czy wsadzone do portfela odbija ten dobrobyt. Jest on jakby podwójny i to przyciąga do nas pieniążki. Natomiast dobrze by było, żeby to miało taką właściwą temu świętu Lammas oprawę, czyli używamy świecy pomarańczowej, używamy świecy żółtej. Tutaj obojętnie z której strony postawimy którą świecę, zapalamy te świece obie. W tym samym czasie, kiedy zapalamy świecę, możemy narysować czy też różdżką, czy mentalnie, czy faktycznie narysować na ziemi krąg, który zabezpieczy nas przed wpływem negatywnych energii i niech te świece w tym kręgu troszeczkę się popalą. Tutaj możemy przywołać, zastosować taką inwokację do czterech żywiołów. Może ona brzmieć na przykład: oto wzywam duchy czterech żywiołów po to, żeby pomogły mi w czynieniu magii. Także tutaj używamy własnych słów, natomiast przyzywamy te moce, które mogą nam pomóc w robieniu tej magii dobrobytu. Jeżeli już mamy zapalone świece, one troszeczkę się popaliły w tym kręgu, wyczyściły atmosferę w kręgu. Lusterko niewielkich rozmiarów kładziemy pomiędzy tymi świecami, zapalamy kadzidełko. Kadzidełko może być z róży bądź z drzewa sandałowego. Tutaj drzewo sandałowe ma bardzo fajne właściwości oczyszczające, oprócz tego cudny zapach, który jeszcze długo, długo będzie gościł w naszym domu. I w momencie, kiedy to kadzidełko już się też troszeczkę popali, to lustereczko przeciągamy nad kadzidełkiem, przeciągamy nad świecami po to, żeby oczyścić je i żeby to lusterko służyło tylko i wyłącznie do celów pomnażania naszych pieniędzy, nie do tego, żeby wyciągać je w kryzysowych sytuacjach i na przykład sprawdzać swój makijaż. Także to lusterko już musi być ewidentnie od tego, od tej naszej magii. Takie lustro w momencie, kiedy je przeciągamy nad ogniem i przeciągamy je nad dymem, czyli tutaj już mamy dwa żywioły, żywioł ognia i żywioł powietrza. Możemy jeszcze posypać troszkę solą, tutaj będzie żywioł ziemi i pokropić wodą. A ja dalej opowiem o tym, cóż to z tym naszym lusterkiem zrobić. Jeżeli już użyjemy czterech żywiołów, czyli przeciągniemy nad świecą żywioł ognia, przeciągniemy to lusterko i tak oczyścimy nad kadzidłem żywioł powietrza, posypiemy lekko solą żywioł ziemi i pokropimy wodą żywioł wody, wtedy te cztery żywioły również będą działały na naszą materialną korzyść, bo po to właśnie robimy ten rytuał. Dobrze by było w tym czasie, kiedy to lusterko właśnie oczyszczamy i wkładamy w niemoc tych czterech żywiołów, powiedzieć zaklęcie. Ja zawsze powtarzam, że to zaklęcie może być własnymi słowami, byleby utrzymało pewien sens. Natomiast ja sama jestem zwolenniczką zaklęć rymowanych, także nawet jeżeli gdzieś tam, czy w książkach, czy w innych rzeczach nie znajdę zaklęcia rymowanego, to bardzo często przekształcam je na rymowane, z tego względu, że nawet jeżeli używamy tej swojej księgi cieni, w której zapisujemy pewne rodzaju rytuały czy ryty, to wtedy nam łatwiej jest współpracować z czymś, co jest melodyjne, rytmiczne. Łatwiej nam to wchodzi w głowę, łatwiej to wypowiedzieć. Nie musimy bardzo mocno czytać, tylko już troszeczkę możemy je pamiętać. I tutaj przy tym lusterku można wypowiedzieć słowa,
Lustro do kiesy włożone sprawia, że się w niej pieniądz stale pojawia. Nie dla chciwości, bogactw pragnienia, lecz dla mych potrzeb zaspokojenia. Czyli mamy tutaj powiedziane, co ma zdziałać to lustro, że nie jest to nasza chciwość, tylko po prostu zaspokojenie potrzeb. Gdyby ktoś z Państwa chciał zapisać, to może ja wolno powtórzę te słowa, które wypowiadamy przy oczyszczaniu lustra, przy wkładaniu w to lustro mocy żywiołów. Lustro do kiesy włożone sprawia, że się w niej pieniądz stale pojawia. Nie dla chciwości, bogactw pragnienia, lecz dla mych potrzeb zaspokojenia. I tutaj już z takim zaklęciem na ustach możemy spokojnie zgasić świecę, jeszcze może chwilę pomedytować, odczekać, najpierw jeszcze podziękować żywiołom za to, że uczestniczyły w naszym rytuale, zgasić świecę i krąg zlikwidować. Wtedy też wkładamy to lustro do portfela, najlepiej, żeby nie było bardzo widoczne, żeby się nikt nie pytał, po co ono tam jest, jakie ma zadanie. To ma być taka nasza tajemnica i nasz sekret. I okazuje się, że ten rytuał bardzo ładnie działa, ponieważ faktycznie nawet w momencie, kiedy nie mamy dużych pieniędzy, to nasze potrzeby zostają zaspokojone. Czyli jeżeli okazuje się, że psuje nam się jakiś większy sprzęt w domu, dziękuję bardzo, to nagle staje się tak, że z drugiej strony dostajemy na przykład jakieś wyrównanie i te pieniążki co prawda nie zostają przy nas i nie odkładamy je na konto czy w siennik, natomiast jesteśmy w stanie zaspokoić te potrzeby, które się po drodze pojawiają. Także bardzo dobry czas na tą magię dobrobytu i warto by było nie przegapić. Natomiast jeżeli chcemy zrobić ten rytuał z lustrem w innym czasie, to już bardzo dobrze, żeby to było przed pełnią, czyli w momencie, kiedy księżyca przybywa, kiedy księżyc rośnie i bardzo dobrze by było, żeby jednocześnie mieć coś, co będzie symbolizowało to święto Lammas, czyli na przykład jakiś kłos zboża zebrany w tym czasie, czy jakiś owoc, który w tym czasie zebraliśmy, po to, żeby również tą energię tego święta włożyć w rytuał. Bardzo prosta rzecz, bezpieczna, naprawdę do zrobienia, a te pieniążki potem pojawiają się wtedy, kiedy powinny i w takiej ilości, w której są nam potrzebne. Co chciałam opowiedzieć? O zbożowej kukiełce, która jest takim symbolem oprócz chleba właśnie święta Lammas, które się nam zbliża. Otóż dobrze by było, żebyśmy w ogóle wieczorem bądź w dzień 1 sierpnia pospacerowali po łąkach, po sadach, po polach, ponieważ ta energia ziemi wtedy bardzo ładnie w nas będzie płynęła. Możemy też tym sposobem, w zasadzie tak troszeczkę medytując, a nawet kontemplując przyrodę, oczyścić sobie czakry, co bez jakichś specjalnych ingerencji magicznych tutaj sama przyroda za nas zadziała. Natomiast w międzyczasie, jak będziemy już po tych polach biegać, to dobrze by było zebrać troszeczkę kłosów zbóż różnego rodzaju, tak żeby można było je pomieszać, czyli tu i pszenica, i żyto, i różne inne zboża, których ja nazw nie znam, natomiast wiadomo, że można je po prostu pozbierać, jakieś też mogą być kwiaty do tego i z tego wszystkiego, jeżeli przyniesiemy to do domu, robimy kukiełkę zbożową. Również trzeba celebrować ten moment robienia tej kukiełki po to, żeby żywioły, żeby wszechświat wiedział, że jest to coś, na czym nam zależy, czyli możemy otworzyć krąg, możemy narysować mentalnie pentagram, który będzie nas chronił. Na pewno zapalamy dwie świece, świecę żółtą i świecę pomarańczową, z tym, że tutaj świeca żółta powinna być po prawej stronie, a świeca pomarańczowa po lewej. I robimy, podczas gdy te świece są zapalone, robimy tą zbożową kukiełkę, która powinna chociaż troszeczkę przypominać człowieka, czyli mieć, dziękuję bardzo, rączki, nóżki i główkę. Taką też zbożową kukiełkę umieszczamy pomiędzy świecami, prosimy żywioły o to, żeby nam jak gdyby pomogły w tej magii dobrobytu, w tej magii święta Lammas. Później możemy zgasić świecę, zamknąć pentagram, zamknąć krąg i taką kukiełkę przechowujemy w ciemnym i mało dostępnym miejscu przez rok czasu, aż do następnego święta Lammas, podczas którego palimy starą kukiełkę, a tworzymy nową. Także to jest taki symbol dobrobytu na rok czasu. Ja za chwilkę